Witam, za Maria. Na prośbę pani Michaliny rozwiążę następującą całkę. Całka z 1 przez pierwiastek z 3 plus 2x minus x kwadrat. Obliczanie całki nieoznaczonej z pierwiastkiem zostało omówione w kursie całki nieoznaczone, a dokładniej w lekcji szóstej. Więc przechodzę do obliczeń. Całka. Ma w liczniku 1, a w mianowniku pierwiastek z trójmianu kwadratowego. Podobnie jak to jest przedstawione w schemacie na obliczenie całek wymiernych, sprowadzam dany trójmian do dobrze znanej już postaci, postaci kanonicznej. Bo tutaj na ekranie się wyświetla. A jest równe tutaj w całce 1, minus 1, b jest równe 2, a c jest równe 3. Wstawiam do wzoru. Otrzymuję następującą postać. 1 przez pierwiastek z minus, tutaj x kwadrat plus 2, bo tutaj ma, to jest b, tu jest 2 razy a. Delta to jest b kwadrat minus 4ac, czyli 2 kwadrat minus 4 razy minus 1 i razy 3, czyli... Ostatecznie wychodzi 16 przez 4 razy minus 1 do kwadratu. Doprowadzam to do prostszej postaci. Jest 1 przez pierwiastek z minus x minus 1 do kwadratu minus 4. Po uporządkowaniu tej całki przechodzę do rozwiązania przez podstawienie. Czyli za x minus 1 podstawiam t, a dt będzie wówczas równe dx. I całka będzie miała taką postać 1 przez pierwiastek z minus t kwadrat minus 4. Porządkuję, otrzymuję 1 przez 4 minus t kwadrat pod pierwiastkiem, i tu już przedstawia się elementarny wzór. Jeszcze nawet doprowadzę do postaci, w której bardziej to widać. Zamiast czwórki jest 2 do kwadratu minus t do kwadratu, czyli wzór na dx przez a kwadrat minus x kwadrat, czyli arkus sinus x przez a. Zatem wynikiem będzie tutaj arkus sinus przez t minus 2 plus stała. No i tutaj wracam z podstawieniem. Za t było podstawione x minus 1, więc teraz wracam, otrzymuję arkus sinus... Z x minus 1 przez 2 plus stała i to już jest ostateczny wynik. Tak, obliczanie całki nieoznaczonej z pierwiastkiem zostało pokazane w kursie całki nieoznaczone. Zachęcam do obejrzenia. Do usłyszenia.